wychodzi w 10:30, a zatem jak zawsze o tej porze zaglądamy do dzisiejszych gazet. Zaczniemy od tabloidów. W Fakcie o tym, jak urzędnicy Hanny Gronkiewicz-Waltz sprzedali Jaruzelskiemu willę za grosze. 43 tysiące złotych za tak śmieszną sumę. Generał Wojciech Jaruzelski w 2012 roku stał się właścicielem pięknej willi z ogrodem na warszawskim Mokotowie. Jak czytamy, 120-metrowa willa z ogrodem. Autor stanu wojennego skorzystał z gigantycznej bonifikaty, jakiej udzielili mu urzędnicy, i zaoszczędził grubo ponad 500 tysięcy złotych. Okazuje się, że willę wyceniono na ponad 614 tysięcy złotych, ale generał dostał od urzędników bonifikatę w wysokości aż 93%. Jak mówi w rozmowie z Faktem Jacek Ozdoba z Prawa i Sprawiedliwości, rozumiem, że w tej sprawie Platforma wchodziła w układy z postkomunistami i, jak podkreśla, przejęciem także tej nieruchomości powinna zająć się Komisja do Spraw Reprywatyzacji. Wiemy, że żyją spadkobiercy prawowitych właścicieli tej nieruchomości. Również w Fakcie o tym, jak prezydent zreformuje sądy. Co prawda Fakt pisze, że to on ujawnia szczegóły tych ustaw, że to ten dziennik dotarł, ale oczywiście we wszystkich dzisiejszych gazetach mamy sporo informacji na ten temat, ponieważ zaczął je wczoraj zdradzać profesor Michał Królikowski, który dla prezydenta Andrzeja Dudy przygotowuje, jest jednym z głównych architektów, tak można powiedzieć, zmiany w ustawach o KRS i o Sądzie Najwyższym. No i cóż się znajdzie w tych ustawach? Prezydent ma być arbitrem przy wyłanianiu sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, ma być konieczna większość 3/5 głosów w Sejmie, jak już na początku życzył sobie pan prezydent, aby wybór był ponadpartyjny, ale jeżeli nie uda się uzyskać takiej większości, to głowa państwa będzie mogła wskazać własnych kandydatów. Taką możliwość prawdopodobnie będzie miał również Senat. Sędziowie z Sądu Najwyższego będą mieli wygaszone kadencje po osiągnięciu wieku emerytalnego, a zatem 65 roku życia. Jeżeli zgodzi się na to prezydent, to będą mogli orzekać dłużej. Zwiększony zostanie również głos obywateli, bo prezydent, jak mówi profesor Królikowski, chciałby wzmocnić rolę czynnika społecznego. W sądach dyscyplinarnych zasiadać mieliby ławnicy. Obywatele swoją reprezentację mieliby także przy wyborach członków Krajowej Rady Sądownictwa. Między innymi takie zmiany zapowiada Pałac Prezydencki. Do nich jeszcze za chwilę wrócimy. W Superekspresie o nowym pomyśle ministra Antoniego Macierewicza: strzelnicy w każdym powiecie. PO budowała orliki, czyli boiska do gry w piłkę. Rząd PiS zamierza budować strzelnice. W ministerstwie już trwają prace. W całej Polsce ma powstać 380 obiektów, na których młodzież będzie się uczyć obsługi broni. W Gazecie Wyborczej najciekawsze z całego wydania, i to naprawdę ciekawe, jest to, co pisze ten dziennik o huraganie Irma, czyli największym w historii, który leci na Florydę. Ma średnicę aż 170 km. W Miami szykują się do ewakuacji. Wichry wokół oka Irmy rozpędziły się już do 300 km na godzinę. Więcej infografiki na stronach naukowych. Najciekawszych obok sportowych stronach Gazety Wyborczej: Irma przesuwa się 24 km na godzinę. Zasięg wiatru o mocy tropikalnego sztormu ma 560 km, a wichry wiejące wokół oka Irmy rozpędziły się już do 300 km na godzinę. Informacje ze świata, myślę, że w najbliższych dniach będą skupiać się na tym, co się właśnie dzieje na Karaibach, co się dzieje na Florydzie. Tam oczywiście już w stanie podwyższonej gotowości Gwardia Narodowa, szykowana jest ewakuacja obywateli i tak dalej. Może być naprawdę groźnie na południu Stanów Zjednoczonych. W Rzeczpospolitej o reformie na plakatach. Jak pisze dziennik, w piątek wystartuje rządowa kampania informacyjna na temat reformy sądów i zmian, które ma przynieść. Za projekt odpowiada dysponująca budżetem w wysokości 100 milionów złotych Polska Fundacja Narodowa, organizacja powołana do życia przez 17 państwowych spółek. Kampania ma obejmować m.in. serię billboardów z hasłami dotyczącymi zmian i odesłaniem do specjalnej strony internetowej, a poprzedza ją akcja zapowiadająca projekt, tak zwany teaser. W całej Polsce już teraz można zobaczyć billboardy z hasłem: niech zostanie tak, jak było. To nawiązanie do słów byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego
policyjnego profesora Andrzeja Rzeplińskiego, które padły podczas jednego z protestów. Już niebawem zobaczymy, jak ta kampania będzie wyglądała w szczegółach. Jako że czas nam się powolutku kończy, zajrzymy jeszcze szybciutko dosłownie do dziennika Gazety Prawnej. Inwestycje.pl, wielki tytuł na pierwszej stronie, a to dlatego, że Ministerstwo Rozwoju planuje rewolucję. Firmy będą mogły ubiegać się o wsparcie państwa na terenie całego kraju, a nie tylko w specjalnych strefach ekonomicznych. Jak mówi wicepremier minister Morawiecki, proponujemy prorozwojowy przełom w polityce gospodarczej. Właśnie największa zmiana ma dotyczyć tego, że zachęty podatkowe będą dostępne na terenie całego kraju, a nie tylko w funkcjonujących dziś 14 specjalnych strefach ekonomicznych. Szczegóły wicepremier zapowiedział na forum ekonomicznym w Krynicy. Również ta informacja jako główna dziś pojawia się w Gazecie Polskiej codziennie. Do 2027 roku przybędzie 117 miliardów złotych i 158 tysięcy miejsc pracy, zapowiada dziennik Gazeta Prawna. A ja państwa zachęcam do pozostania z nami, bo więcej ekonomii już za chwilę, i to właśnie z Krynicy, prosto z Forum Ekonomicznego. Rozmowa Marka Siudaja i Romana Pałaca, prezesa PZU Życie. Zostańcie państwo z nami.